Dzień dobry Państwu. Przez kilka tygodni nie spotykałem się z Państwem na moim kanale, bowiem zajęty byłem pisaniem książki, która ukaże się 31 października. Kolejnej mojej książki, bo dwie wcześniejsze tutaj Państwo widzicie. Polecam lekturę Bandytów i Celebrytów oraz książki Masa od Packera do Gangstera. Bardzo ciekawa lektura. Ale najnowsza moja książka będzie dotyczyła tym razem gangu Mogotowskiego i związanych z nim grup, podgrup, głównie obcinaczy palców, tak zwanej grupy obcinaczy palców. Książka Byłem dziewczyną mafii, tak jak wspominałem, ukaże się 31 października, czyli już niebawem. Jest to historia Anny, która trafiła do warszawskich gangów z konkursu piękności. Była miss nastolatek jednego z regionów w Polsce. Te konkursy, jak już wspominałem wcześniej w książkach, o których tutaj mówiłem, które się ukazały, o tych książkach pisanych wspólnie z Jarosławem Sokołowskim, te konkursy piękności zawsze cieszyły się zainteresowaniem gangsterów. Oni lgnęli do pięknych kobiet, nie tylko do pieniędzy, i te historie, które wcześniej opisywaliśmy, są może nawet delikatne wobec tej, o czym będziecie Państwo czytać w książce Byłam dziewczyną mafii. Jest to wstrząsająca lektura. Są to relacje dziewczyny, która była w środku tego wszystkiego i opowiada o tym w zasadzie bez żadnej cenzury. Mieli taką wypisaną umowę, że co jakiś czas o umówionej dacie mieliby dziewczynę im dostarczyć. Jeżeli by nie dostarczyli tych na przykład dziewczyn, nie wiem, przyjechaliby czyjś, tłukli, czy by zrobili jakiś naród, nie wiem tak naprawdę. Natomiast to była niepisana umowa. Jeżeli nie dostarczyli jakichś świeżych dziewczyn, no to byłby problem. I oni wiedzieli, że akurat ta grupa była dosyć oporna. Te dziewczyny były dosyć młode i niekoniecznie chciały się poddać takim praktykom. Też piły alkohol niechętnie, więc ja się mogę domyślać, że tylko tyle, że one miały dostosowane do tego alkoholu. Dlatego, że to wyglądało później tak, że dziewczyny pijąc alkohol za, nie wiem, 5 minut zlatywały. One już były, nic nie pamiętało, urywał mi się film. No. Z tej relacji i budziły się w tym samym domu, gdzie tłumaczono im, że po prostu się, że jak idą wstyd, że one się upiły, jak one będą miskami i w ogóle, a to jak rodzina się dowie, to tak było na samym początku i one praktycznie w to wierzyły. Dzwoniły do rodziców, oczywiście przepraszały, mówiły, że impreza się przeciągnęła i tak dalej, że to jest ich wina. Natomiast no za jakiś czas, jeżeli dziewczyny nie chciały podjąć tej współpracy, no to pokazywali właśnie zdjęcie, które im zrobiły podczas tego, kiedy one były nieprzytomne, czyli zdjęcia, no bez ubrania, podstawiane, nie pamiętam, że dziewczyna mówiła o tym, że były podstawiane, nie wiem, jakiś kogut, jakiś pies, w ogóle to zdjęcia też wręcz czasami były drastyczne, może tak powiedzieć, że facet siedzi na jednej udusi, a ta ma akurat 14 lat, no więc to podciąga w ogóle pod tak paragraf i dziewczyny też się tego wstydziły, one się bały i zamiast to ujawnić, były zbyt młode i głupie, to wolały się zgodzić na to, że one pojadą do tej Warszawy tak naprawdę i prosiły rodziców tyle, płakały i dbały tyle, że rodzice musiały wyrazić zgodę, zwłaszcza, że przedstawiały tym rodzicom, że one tam będą miały po prostu zapewnioną karierę, mieszkanie, opiekuna, który i opiekunkę, którzy będą pozwalali im jakby się dalej rozwijać i się uczyć, więc to wszystko jakby było zazębione. I rodzice w ogóle nie wiedzieli o całej tej sytuacji i dziewczyny chudły, wypadały im włosy, miały wymioty, wpadały w anoreksję, one zjadały się tą sytuacją, że ktoś ma na nich takiego haka, a ci patyci bardzo to wykorzystywali i czasami nawet zmuszali dziewczyny do robienia rozgolaszonych, znaczy gołych zdjęć, prawda, i nie wiadomo do czego na to. A co jeszcze jest najlepsze, co mi się przypomniało, to, że jeden z tych trzech facetów prowadził tak zwany gdzieś sklep z gadżetami erotycznymi i on się zajmował też kręceniem filmów erotycznych. I on miał takiego pierdla, że kochał brać takie młode dziewczyny, właśnie 16 lat, 17, to z góra było, takie 15-latki najlepsze, które jakby robił na takie japoneczki. I kazał po prostu ze sobą razem tym dziewczynom, prawda, że kręcił filmy lesbijskie. To go bardzo kręciło. I one się godziły na to? Godziły się na to?
Jeżeli te dziewczyny były szantażowane, to tak. To nie zdawali sobie sprawy, że jak taki film, wezmę udział w takim filmie, to będzie miał lepszy materiał do szantażu jeszcze? Myślę, że to było bardzo młode i bardzo głupie, bardzo naiwne dziewczyny, ale przede wszystkim bardzo się bojące. Bojące się tego, że ludzie nie docenią życia, rozpaczą, nie wiem, te żony są gołe, leżą z jakimiś facetami, albo nie wiem, zwierzęciem. To chyba dla nich to było nie do pomyślenia psychicznie tak naprawdę, że ktoś może, ktoś im robił taką straszną krzywdę, a one sobie z tego nie zdawały sprawy. Jakby poszły na policję, to by padła po prostu w szaty dziwko miniarkach i by całe towarzystwo, no tam kończyło. No i to było tam jeszcze tak, że oni jak się już tam napijali, to na przykład jeden z nich, słuchaj, i to nie jest żart, normalnie nasrał sobie na tym, na posadkę, po łazience. Zrobił sobie i się śmieje, że zrobił sobie konkurs, kto się o to poślizgnie, a jeżeli któraś dziewczyna będzie niegrzeczna, to ją bym przyczołgał ją, nie? I ten, jedna wychodziła z wanny i ona jest popchnięta, ona się na to przewróciła, powiedz szczerze, że to się płaci lana, że ona chce do domu i tak dalej. Ale przewróciła się na to gówno, tak? Tak, tak! I zaczął się, słuchaj, lament, płacz, że ona chce do domu i tak dalej, że to się wyprawia, mimo że ona była mocno wstawiona. I wrócili z wanny do tej wanny. I wiesz, i ona zaczęła bardzo mocno krzyczeć i w końcu te dziewczyny, które tam tak naprawdę były, one się tam jakby zleciały i zaczęły krzyczeć, co to się dzieje, puśćcie, bo nie wiem, policję, bo tam, że tak już tak było. I ci faceci zaczęli krzyczeć, że w ogóle, że zaraz wszyscy wszystkich wywalą, w ciemnym lecie wywiozą, jak zamkną drzwi i tak dalej, wiesz. I no i doszło tam do pyskowski do awantury. Ja pamiętam, że stwierdziłam, że po prostu łapy zadzwonię do rodziców, że po mnie przyjechali, ale... Emilia P., która tak jakby strasznie na mnie naciskała, powiedziała do mnie, że nie, że to jest tylko taka zabawa, że oni się po prostu napili, żeby się uspokoili, że to zaraz wszystko minie, że się rozejdziemy do pokoju, że nie ma o co płakać, żeby tamta dziewczyna się umyła i poszła ten, nie? A oni powiedzieli, że co ona narobiła i się to przewróciła, wiesz, i tam dziewczyny były pijane, zaczęły się z niej śmiać. No i jedna, wiesz, ta jedna jej przyłożyła, tamta jej oddała. No i ogólnie rzecz biorąc, wychodziło to coraz gorzej. I na tym się nie skończyło, bo ta willa była prawie zdewastowana po tych, po tym krótkim, chyba, nie pamiętam, znaczy 3 dni trwał pobyt, słuchaj. Ona była prawie coraz zdewastowana, bo faktycznie na przykład do tych dwóch razy, jak to były same w pokoju, no to kręcili, wiem, że kręcili jakieś firmy, znaczy z jedną na pewno kręcili jakieś firmy, bo takie coś, że oni zamykali ten pokój na klucz trochę wieczorami i tam muzyka gra, w ogóle słuchaj, były jakieś krzyki i tak dalej. No i myśmy się pytały, co tam się dzieje, że jest tam tak głośno, że tam jest ten fotograf, a oni może ujęcie robił i tak dalej. Natomiast później wszystkie się dowiedziałyśmy, że normalnie oni te dziewczyny robili zdjęcia niby do rozebranego do magazynów takich wiesz, jakichś pornosów, ale tak naprawdę kręcili filmy erotyczne tam. Kazali jej się, znaczy pili z nią wcześniej, żeby ją trochę, żeby poluźnić, jak ja to mówię, no i kręcili. I pewnie dostęp to był właśnie ten taki najprzystojniejszy. No tam robili, wiesz, kręcili na firmę, tylko że dziewczyna miała 17 lat. To pięknie. 17 czy 16 nawet lat, a co jest najlepsze? Co jest najlepsze? Ten właśnie taki promoter, który się tam załatwił. To w ogóle on i żył na schody i poszedł potem chodzić w ogóle. To było najlepsze, zapowiedział, że nikt rano nie dostanie śniadania. To jest naprawdę chyba, że weźmy udział w jego zabawie. I wtedy ja się chyba pamiętam, że nie wiem, czy się nie rozpłakałam z nerwów i nie chciałam wracać do pieniądza, bo zabawa miała polegać na tym, że on sobie tam genitalia wysmarował, nie wiem, czy był jakiś jogurt czy coś i kto pierwszy wszystko zjeżdża, to dostanie śniadanie, a kto nie podejdzie do zabawy, to nie dostanie śniadania, nie? Daj spokój, ktoś podszedł? Powiem ci szczerze, że nie jestem pewna. Dlaczego? Bo zaproponowała ci się oświeżyć, oczywiście wychodzić i tak dalej, ściągać spodnie, nikt nie podszedł, tak? Natomiast za jakiś czas w jego pokoju były 4 dziewczyny, w tym jedna miała nieskończone 15 lat.
i twierdził, jak one już wyszły z tego pokoju, to twierdziły, że no, chociaż śniadanie dostaną, się zaczęły śmiać tak naprawdę. Tylko, że one były też mocno pijane, nie wiem, czy jeszcze im czegoś nie poddano, bo te dziewczyny się zachowywały po prostu, jak nie one, no, wszystko to, co piły, to jakby działało na nich dwukrotnie. 14-latki w ogóle zaczęły się zachowywać, takie, wiesz, było znane kobiety i tak dalej, siadały na tych patetach, wiesz. Tam się ocierały, całowały i w ogóle pozwalały się dotykać i tak dalej. Gdzie normalnie następnego dnia one niewiele pamiętały z tego, przecież że się poły nie chciały brać udziału w żadnej choreografii. Natomiast trzy z nich stwierdziły, że one chcą wracać, że one tego nie chcą. Jedna stwierdziła, ta właśnie 15-latka, że ona nie pamięta, co ona robiła, że ona by chciała tutaj, żeby przyjechała, ona się źle czuje. I na pewno miało naprawdę strasznie płacz, straszne rozgoryczenie i oni musieli to jakoś wyciszyć, bo nie spodziewali się, że jednak czuje dziewczyna jakoś tam się przeciwi, prawda? Znacza się książki jest też poświęcona osławionemu gangowi obcinaczy palców. Nie jest to pełna historia. Pełną historię tej grupy znajdziecie Państwo w kolejnej mojej książce, która roboczo nazywa się Komando Śmierci Mokotowa. Komando Śmierci Mokotowa ukaże się wiosną tego roku. Tymczasem polecam książkę Byłam dziewczyną mafii, wydaną przez wydawnictwo Harde już 31 października w księgarniach.